Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie słuchaczki i wszystkich słuchaczy kanału Fundacja Panteon. Z tej strony Maciej Mikurda, a moim dzisiejszym rozmówcą jest doktor habilitowany Mirosław Piruk, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego, filozof, badacz twórczości Karla Gustawa Junga, autor książek poświęconych psychologii jungowskiej, członek Rady Naukowej Pisma Hermajon. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy dzisiaj rozmawiać o gnozie i właściwie o takich podstawach dotyczących gnozy, bo ten temat na naszym kanale pojawiał się już parokrotnie, ale w taki sposób, powiedzmy, szczątkowy czy częściowo opisujący ten fenomen, jakim jest gnoza. A dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie zasadnicze, czym jest gnoza. Zanim jeszcze do tej rozmowy przejdziemy, pragnę przypomnieć, że można wspierać naszą działalność na serwisie Patronite. No i nie tylko można nas wspierać, ale wspierając można stać się również aktywnym uczestnikiem, współpracownikiem fundacji, ponieważ osoby wspierające nas od pewnego progu mają wpływ na tematy, które podejmujemy. Panie doktorze, pytanie podstawowe i zasadnicze, skąd właściwie wywodzi się pojęcie gnoza, w jakim momencie historii i gdzie to pojęcie zaistniało, co ono oznacza? No to tak, żeby najkrócej i najbardziej esencjonalnie powiedzieć, gnoza wywodzi się od greckiego słowa gnosis, które można przetłumaczyć jako wiedzę albo poznanie. I gnoza jest niczym innym jak pewnym nurtem duchowości, który pojawił się w początkach naszej ery w rejonie śródziemnomorskim, równolegle z rozwojem właściwie chrześcijaństwa. Nie będziemy tutaj wspominali raczej o jakichś kwestiach dotyczących historii gnozy, nie będziemy omawiali przedstawicieli. Bardziej bym się skupił właśnie na gnozie jako na pewnej postawie egzystencjalnej, która wtedy pojawiła się w historii ludzkości i od tych 2000 lat jest dalej żywa, a w sensie jeszcze bardziej ogólnym, jeszcze bardziej poszerzając rozumienie pojęcia gnoza, można na przykład też mówić o gnozie w buddyzmie, który, jak wiemy, pojawił się kilkaset lat wcześniej. No i w tym momencie buddyzm też często był nazywany gnozą, bo Buddzie chodziło o dostarczenie ludziom wyzwalającej od cierpienia wiedzy, a nie tylko przedmiotu jakiegoś wiary i mówienia o jakimś Bogu, tak, w tradycyjnym hinduizmie czy w innych religiach. I to jest właśnie najważniejsze w gnozie. Gnostycy uważają, że tym, co wybawia od tego świata, jest właśnie wiedza. Że dzięki wiedzy, którą możemy nabyć, dochodzi do pewnej transformacji człowieka, do czegoś, co nazywać można by wyzwoleniem, przemianą wewnętrzną, czy innymi terminami, już takimi bardziej współczesnymi, można by to określać. No i w tym momencie naszym zadaniem nie jest wierzyć, tak jak w tradycyjnych religiach, tylko dążyć do poznania. To jest właśnie esencją gnozy, jako, jak to nazywam, postawy egzystencjalnej. Czyli nie wybawi mnie z tego świata Bóg, który być może jest dobry, jak wierzą chrześcijanie, tylko ja sam, dzięki zdobywanej przeze mnie wiedzy. Tym bardziej, że gnostycy w początkach naszej ery uważali, iż ten świat, w którym żyjemy, świat materialny, wcale nie jest stworzony przez dobrego Boga, że stworzył go raczej Bóg, który jest zły. Nazywali go najczęściej demiurgiem i w ramach tej wizji świata, bo postawa egzystencjalna to jest razem określone postrzeganie rzeczywistości. No i gnostyk to jest taki człowiek, który patrzy na ten świat w takim razie bardziej jako na więzienie. Materia jest czymś, w czym uwięziona jest jego, jak to nazywano w tamtych czasach, iskra albo światło. Taki czysty element duchowy. I żeby uwolnić ten element duchowy, gnostycy dążyli do wiedzy. I to dążenie było zarazem też dążeniem do wyjścia poza ten
schemat rzeczywistości stworzony przez złego Boga, bo poza tym istnieje jakiś niepoznawalny, transcendentny, nieznany, acz dobry Bóg. Także ostatecznie gnostycy nie byli pesymistami do końca, mówiąc tak potocznie, ale wierzyli, że dzięki wiedzy da się z tego padołu łez i rozpaczy wyjść. No dobrze, no a jaki charakter miała ta wiedza? Tak? Dla nas wiedza to jest coś, co brzmi bardzo intelektualnie, coś, co mogę nabyć na przykład z książek współcześnie, albo słuchając różnych rzeczy, coś, co mogę przede wszystkim posłyszeć od drugiego człowieka. No i czy istnieją takie słowa, które bym usłyszał od drugiego człowieka, a które mogłyby mi pozwolić wyjść z tego świata? No tutaj należałoby powiedzieć, że z punktu widzenia właśnie takiego czysto psychologicznego wręcz, żeby taka wiedza mogła być skuteczna, no to musimy najpierw powiedzieć o pewnych warunkach wstępnych. I to jest dla mnie bardzo interesujące. Bardzo też pięknie o tym pisał Hans Jonas w swojej książce Religia Gnozy, którą gorąco polecam dla kogoś, kto nie zna tego tematu, żeby się z nim zapoznać. Mianowicie punktem wyjściowym dla gnostyka jest pewne poczucie, pewien stan, pewien nastrój, że się tak wyrażę, polegający na tym, że ten świat, który on obserwuje, jest mu obcy, że jest tutaj nie na miejscu. Coś, co byśmy dzisiaj w kategoriach takich terapeutycznych mogli nazwać wręcz depresją. Mianowicie gnostyk to jest ktoś, kto nie umie się cieszyć tą rzeczywistością, dla którego świat materialny nie jest niczym atrakcyjnym. I próbując coś zrobić z tym uczuciem, tak, może trafić na pewną wiedzę, na przykład na jakiegoś nauczyciela gnozy, który może mu powiedzieć coś takiego. Tak, twoje uczucie, twój nastrój jest właściwy. Po prostu zacząłeś czuć, że nie jesteś z tego świata. Tak? I to, co jest w tobie prawdziwe, ta iskierka, to światło, tak, zaczyna się przebijać na zewnątrz. I dlatego czujesz, że wszystko, co jest w tym świecie, jest w pewnym sensie gorzkie. Że nic nie daje satysfakcji. Że wszystko, co się robi, jest puste po prostu. Te sformułowania dla dzisiejszego psychiatry brzmiałyby bardzo niebezpiecznie. Ale jeżeli ja o tym mówię, to właśnie wskazuje, że to jest warunek początkowy do tego, żeby zostać po prostu gnostykiem i żeby zrozumieć, na czym polega ta wiedza. No właśnie, często mam wrażenie, że gnostykom zarzuca się to, że oni są tacy pozbawieni tego pierwiastka duchowego, ponieważ wiedzę się rozumie tak czysto intelektualnie. Ale odnosząc się do tego, co Pan powiedział, też właśnie kiedyś spotkałem się z takim przekonaniem, że ta wiedza to w gruncie rzeczy jest uświadomienie sobie, że świat jest zupełnie odwrotny, niż nam się wydaje. To znaczy, że nasze cele nie powinny być ukierunkowane na tenże materialny świat, który jest właśnie dziełem Demiurga, że walka czy zabieganie o to, co przeważnie wydaje się nam dużą wartością, czyli o sławę, o powodzenie w tym świecie, o bogactwo, o zapewnienie przyszłości swojemu potomstwu chociażby, że tego typu wartości są wartościami, no w pewnym sensie można powiedzieć, grzesznymi, złymi, że człowiek powinien postępować wręcz przeciwnie. I człowiek, który dokona takiej wewnętrznej rewolucji, no zyskuje w ten sposób jakby tę wiedzę. Przede wszystkim ta wiedza, o której mówili gnostycy, nie jest wiedzą intelektualną, bo typowa wiedza intelektualna, oparta na pojęciach, służy manipulowaniu jakąś rzeczywistością, zewnętrzną czy wewnętrzną. Jeżeli fizyk ma doskonale opanowaną teorię fizyczną, to może manipulować naszą rzeczywistością, może zbudować na przykład bombę atomową. Dzięki teorii, dzięki pojęciom, które on utworzył, dzięki matematyce, prawda? Matematyka to czyste pojęcia. Wiedza gnostycka jest przeciwieństwem wiedzy pojętej jako coś, co służy manipulacji, bo służy wyzwoleniu. Ona może być przekazywana w słowach, a formą tej wiedzy, tradycyjnie przynajmniej
w czasach starożytnych, był mit, była pewna opowieść mityczna o tym, co się kiedyś wydarzyło i jaki jest charakter naszej rzeczywistości. Na przykład traktat gnostyczny, hermetyczny Poimandres zawiera na początku opowieść o upadku istoty duchowej, umysłu w świat materialny. I tłumaczy w ten sposób gnostykowi, który to czyta, jaki jest jego prawdziwy charakter, jaka jest jego prawdziwa natura. Nie jesteś tylko samą materią, a mimo że tak się dotykamy, no to czujemy, prawda, mięso. Jesteś też czymś więcej. I mało tego, ten mit ci mówi, że ty nie jesteś z tego świata. A skoro nie jesteś z tego świata, to możesz się z niego wyzwolić. I to jest najważniejsze. Jeżeli sobie ten mit przyswoisz, to w tym momencie raczej on służy temu, żeby coś od ciebie odpadło. Co odpadło? Na przykład przekonanie, że nie ma nic poza tym światem, że cała rzeczywistość to tylko rzeczywistość materialna. A ja jestem niczym innym, jak tylko swoim mózgiem. Niedawno przeczytałem takie zdanie w pewnej rozmowie w internecie, kiedy próbowałem coś wyjaśnić, że jesteśmy czymś więcej niż tylko tym, co nam się wydaje i że na przykład stawiamy sobie fundamentalne pytanie, kim jestem, na które nie można odpowiedzieć. I jeden z dyskutantów odpowiedział, ale na to pytanie bardzo prosto odpowiedzieć, jestem swoim mózgiem. Nie wiem, może temu człowiekowi taka odpowiedź coś daje, mnie ona nic nie daje zupełnie, to, że jestem swoim mózgiem, bo po prostu to jest wyraz pewnego poglądu na rzeczywistość, takiego właśnie czysto materialistycznego. Tu można wspomnieć o czymś, co mówili gnostycy, co im nie zarzucano, że to jest ich taki elitaryzm, dzielili ludzi na trzy kategorie. Pierwszy to chylicy, od greckiego słowa chyle, czyli materia. Tak? To są właśnie ci całkowicie pogrążeni w materii. I możemy też spotkać ludzi, którzy współcześnie, prawda, doskonale żyją w tym świecie materialnym, konsumują, zarabiają pieniądze, korzystają z przyjemności tego życia i nie ma w nich ani krzty duchowości. Potem są psychicy. To są ci, którzy właśnie zaczęli odczuwać ten gorzki smak tego świata. Ja, czyli ten gorzki smak jest zarazem smakiem tej wiedzy, bo ja zaczynam w takim razie rozumieć, że jest coś więcej, ale jeszcze do tego nie dochodzę. Tak? Jestem człowiekiem psychicznym, takim, który cierpi, bo jest jeszcze niewyzwolony, ale dąży do wiedzy. No i ostatni typ to pneumatycy, czyli ludzie duchowi, tacy, którzy zrealizowali tą zbawczą, wyzwalającą wiedzę. I oczywiście gnostycy uważali się za pneumatyków. Tutaj, prawda, każda pliszka swój ogonek chwali. Nie ma tutaj najmniejszej wątpliwości. Kimkolwiek jesteśmy, na pewno spora część ludzi według mnie gdzieś, na przykład słuchających tej audycji, jest właśnie gdzieś w tej kategorii środkowej, łącznie ze mną samym również, prawda? Że czujemy, że coś jest na rzeczy, ale niekoniecznie żeśmy to jakoś tak zrealizowali, żeby uzyskać jakąś całościową satysfakcję. A mój wstrzemięźliwy i sceptyczny umysł mówi, że gdybym pewnego dnia się obudził i stwierdził, że wow, uzyskałem wyzwalającą wiedzę, zatem jestem pneumatykiem, to byłoby niebezpieczne. To prowadzi nas do pytania o właśnie materię i ducha. Materię i ducha. Ponieważ no, wydaje się, że tak jak są ci chylicy materialni i tak jak są ci pneumatycy skupieni na duchu, to w ogóle ten podział między materią i duchem zdaje się jest taką podstawą gnostycyzmu. Tacy najsłynniejsi gnostycy z początków naszej ery i późniejszych stuleci, czyli manichejczycy, byli radykalnymi dualistami. Przez pewien okres, nawet dosyć długi, bo chyba 9 lat, manichejczykiem był święty Augustyn, no, na przykład. I on zwalczał potem bardzo intensywnie manicheizm w imię jedynego dobrego Boga, który wszystko, co stworzył, stworzył dobre. Natomiast dualizm manichejski, gnostycki w ogóle, właśnie wskazuje na to, że tym narzędziem tego zła jest właśnie materia.
że materia jest tym, co trwałe, co stałe, co ciężkie i ciemne. W takich kategoriach bardziej wschodnich to byłoby być może niecałkiem błędne nazwanie tego tamasem w ramach teorii trzech gun, która występuje w filozofii jogi. Tak? Czyli to jest tamas, to jest to ciężkie, to co trwałe, to co deterministyczne i tak dalej. I temu się przeciwstawiali właśnie gnostycy. Tak? Przez materię nie rozumieli tylko kawałka kamienia i tak dalej, tylko też materią byłby na przykład opresyjny system społeczny tamtych czasów. Cesarstwo, legiony i tak dalej. To wszystko to jest materia, z której gnostyk ma się wyzwolić. Czyli materią byłoby wszystko to, co nas w ten czy inny sposób więzi. W tym momencie czym byłby duch? No i tu jest najprostsza definicja ducha. Duch jest po prostu wolnością. My czujemy, że w tym momencie, kiedy uda nam się poczuć wolnymi w jakiś sposób, nagle jakoś inaczej funkcjonujemy w tym świecie. Nagle wszelkiego rodzaju ograniczenia, wszystko co nas determinuje, się mniej liczy. Takim aktem wolności może być podjęcie jakiejś decyzji, zrobienie czegoś pomimo wszystko innego, pomimo wszelkich przeciwieństw, i w tym momencie czujemy się wolni. I gnostycy cały czas, tak jak mówiłem, dążyli do tego ducha, czyli do wolności. To może dwa słowa na temat tego, jak ja rozumiem wolność według gnostyków, bo to też nie wiem, czy jest takie dosyć powszechne. Ja sobie ku temu ukułem pewną metaforę. Jest to metafora oka cyklonu. W oku cyklonu jest całkowity spokój. Tam panuje absolutny spokój i cisza. I to jest dla mnie taka metafora gnostyckiego odczuwania świata. Mamy ten świat materialny, który jest pewien sił, którym podlegamy. W czasach starożytnych było to ujmowane jako wpływy astrologiczne, wpływy planetarne. I my mamy się z tych wpływów wyzwolić. Jeżeli się wyzwolimy, to tak jakbyśmy dotarli do swojego centrum. Tak byśmy, jakby w nas było takie ciche oko cyklonu. I wtedy uzyskujemy tą wolność. W metaforyce mitycznej wczesnej gnozy, prawda, to było ujęte jako na przykład podróż przez sfery planetarne. Bo wtedy ujmowano przemiany wewnętrzne, jak to dzisiaj mówimy, mając język psychologii dostępny, wtedy ujmowano te przemiany wewnętrzne jako ruch w przestrzeni. Niejako, by powiedział Carl Gustav Jung, projektowano to na świat zewnętrzny, na strefy planetarne. I właśnie wyzwalano się z tych wpływów astrologicznych po to, żeby po przejściu ostatniego progu uzyskać całkowitą wolność. Taki język wtedy do ludzi przemawiał, bo nie mieli na przykład języka psychologii, który jest bardziej oparty o, no jedyny taką metaforą jest wnętrze, prawda? Mówimy rozwój wewnętrzny, przemiana wewnętrzna, ale właśnie już swoje przemiana pojawia się czas. My współcześnie bardziej to, co gnostycy pojmowali przestrzennie, pojmujemy czasowo. Właśnie zmieniamy się, rozwijamy się, tak? To są wszystko metafory, w których tle zawsze jest jakiś czas. Teraz jestem taki, a za jakiś czas będę inny. Teraz jestem zniewolony, a będę wolny. I nie muszę w tym celu przebiegać przez sfery planetarne. Trzeba tylko odpowiednio pracować z tym czasem, który płynie. I przyswajać sobie tą wiedzę. Współcześnie jest to wiedza zwykle jakaś psychologiczna, którą uzyskujemy. No bo to też jest schemat ostatecznie gnostycki, tak? Powiedzmy, jestem niezadowolony ze swojego życia. Idę do jakiegoś terapeuty. On mnie diagnozuje, mówi, że mam jakiś rodzaj nerwicy, na przykład depresję. I wtedy mówi, potrzeba nam trochę czasu,
będziesz co tydzień przychodził na terapię i będziemy rozmawiali. I nie rozmawiają, prawda, o podróży przez sfery planetarne, rozmawiają o czasie. Na przykład, jeżeli to jest podejście psychodynamiczne, sięgają do przeszłości, do mojego dzieciństwa. Tak? I tak rok po roku, miesiąc po miesiącu analizują wczesne relacje w moim dzieciństwie. Jak to kiedyś było, bo i znowuż jest czas, bo to, co było kiedyś, wpływa na to, co jest teraz. I gdyby się kogoś zapytać, a jaki charakter ma wiedza psychologiczna, no to ja bym powiedział, no to jest taka wiedza gnostycka. I jak jest dobra terapia, to ja będę wyzwolony. Od czego? Od swojej nerwicy na przykład. I mamy ten schemat, który jest obecny. No i dlatego właśnie, oczywiście psychologia akademicka tego by tak nie ujęła, ale wielu psychologów, na przykład analitycy jungowscy, na pewno w ten sposób myślą, że oni dostarczają takiej wiedzy, która jest wiedzą wyzwalającą. I pewnie też inne nurty psychologiczne po części by się z tym zgodziły. Bo dzisiaj mamy taki język. Agnostycy mieli język mityczny. I w tym języku dostarczali takiej wiedzy, która, jak zakładam, pomagała ówczesnym ludziom. W tych koncepcjach gnostyków człowiek jest, ziemski człowiek jest istotą trójdzielną, można by powiedzieć. Składa się na niego materia, dusza i duch. I ile z tych mitów gnostyków możemy wyczytać, że świat jest zderzeniem materii z duchem, więc te dwie rzeczy, dwa pierwiastki znajdujące się w człowieku są bardzo czytelne, to czym była dla nich dusza? Jest to jedno z tych pytań, na które najbardziej nie lubię odpowiadać. Jak mnie ktoś pyta na wykładzie, czym jest dusza, to nie wiem. Ja tutaj może też w takim razie się takim czymś wykręcę, cytując pewną formę gnozy nowożytnej, czyli alchemików. Alchemicy mówili, że dusza jest istotą natury pośredniej. Ja to podejście spotkałem właśnie u Carla Gustava Junga i to jest jedyne takie rozumienie duszy, które jest mi dostępne, bo jakieś rozumienie teologiczne, prawda, to raczej nie. Psychologia, jak wiadomo, raczej już o duszy nie mówi. Ta natura pośrednia byłaby właśnie tym, że dusza jest pośrednikiem. Ona pośredniczy pomiędzy tym światem, który nazywamy światem duchowym, a światem materialnym. I teraz, co jest tym medium pośredniczącym? Bardzo mi się znowuż podoba odpowiedź Junga, że tym medium są obrazy. Bo weźmy właśnie ten przykład kogoś, kto odpowiedział na moje pytanie, że on wie, kim jest. Jestem swoim mózgiem. No to mózg to jest 1,5 kg materii. No to mniej więcej wydaje nam się, wiemy, co to jest. Potem jestem ja, który, no nie wiadomo za bardzo, kim jestem. Mam jakieś poczucie samoidentyfikacji. Wiem, kim jestem. Wiem, że jestem, jak twierdził Kartezjusz na przykład. Ale jest jeszcze cała sfera pośrednia, czyli sfera obrazów, wyobrażeń różnorakich na mój własny temat. Bo trudno nie zauważyć, że żyjąc, ja cały czas wytwarzam obrazy. Najbardziej dosłownie robię to śniąc. Wtedy się pojawiają sny i mnóstwo obrazów wypełnia mój umysł, który rano mogę sobie jeszcze przypomnieć. Natomiast jak jestem na jawie, to też cały czas coś sobie wyobrażam, coś sobie przypominam, tak? Tworzę wewnętrzny świat obrazów, który może być po części bardziej konkretny, zmysłowy, prawda? Jak mamy takie typy percepcyjne, ale przecież każde nasze pojęcie to też jest pewien obraz. Tak? Jeżeli na przykład ja w tej chwili powiem słowo kot, no to w każdym słuchaczu pojawi się jakiś obraz. U osób nastawionych bardziej abstrakcyjnie, intelektualnie, no to będzie samo brzmienie tego słowa kot na przykład, ale brzmienie to już jest coś zmysłowego. A u osób nastawionych bardziej zmysłowo pojawi się takie coś czworonożne, burę z ogonem i tak dalej. Automatycznie pojawi się wyobrażenie
kota, obraz kota. Tak to jest i dusza jest całym zestawem tych wszystkich obrazów, tych też pojęć, rozmaitych też jeszcze nastrojów. No, nastrój to też jest pewien obraz, tylko taki, którego jeszcze nie uchwyciliśmy. Nie? Jeżeli siedzę i jestem w jakimś dziwnym nastroju, no to warto się zastanowić, bo może być tak, że jeżeli się skupię, to nagle pojawi się jakiś obraz we mnie. Przymknę oczy i nagle wyskoczy jakieś wyobrażenie. I ten nastrój może w tym momencie ulec zmianie. To jest element pracy terapeutycznej czy autoterapeutycznej w różnych nurtach psychologicznych właśnie. Kiedy chcemy jakoś pracować ze swoimi nastrojami, czy też emocjami. I w tym momencie to jest ten świat pośredni. Myślę, że właśnie gnostycy odwoływali się właśnie do psychików, czyli do tych, którzy żyją życiem duszy. I jeżeli mówili czasami bardzo obrazowe mity, opowiadali bardzo obrazowe mity, to właśnie odwoływali się do naszej duszy. Gdybyśmy sięgnęli do traktatu Poimandrys, no to tam właśnie mamy obraz tej istoty duchowej, która patrzy w dół i pojawia się motyw narcyza i widzi swoje odbicie w wodach dolnych i zakochuje się w sobie i upada w świat materii. Bo to jest jądro mitu gnostyckiego. My jesteśmy iskrą światła w świecie materialnym. Skąd się ona wzięła? No nie została wytworzona przez materię, tylko wzięła się z tego wyższego świata, gdzie istota wyższa, umysł, nus, po prostu upadł w świat materii. Dlaczego upadł w świat materii? Bo się zakochał sam w sobie. No mit narcyza jest bardzo ciekawy, jest potrzebny w wielu różnych miejscach, ale zakochał się w swoim odbiciu. Nie wiem, czy to jest ortodoksyjna interpretacja mitu gnostyckiego i czy w ogóle coś takiego jak ortodoksyjna interpretacja mitu gnostyckiego istnieje, bo gnostyk to z definicji jest osobą, która jest heretykiem, ale ja bym widział to właśnie w ten sposób, że zakochał się w swoim obrazie. A co to jest obraz? To jest dusza. Czyli chciał się zjednoczyć z elementem jednak psychicznym, który pojawił się jako i funkcjonujący w tym świecie materialnym, w tych wodach, czy też żywiole wody, prawda? Bo ten światopogląd żywiołów wtedy był powszechny. I mamy to, co się stało, prawda? I zadaniem gnostyka jest odwrócić ten proces. To jest uniwersalny schemat w wielu systemach, które można by nazwać gnozą, jak już mówimy o buddyzmie, może też można tak samo mówić o tantrze, że zawsze zadaniem tego, który dąży do wiedzy, jest odwrócenie procesu kosmogonicznego, który doprowadził do aktualnego, negatywnego stanu polegającego na tym, że duch jest uwięziony w materii, w wielkim skrócie. Padały tutaj takie słowa jak alchemia, pojawia się hermetyzm, a jednak Kurt Rudolf w swoim dziele pod tytułem Gnoza, już mającym też swoje lata, no, twierdził, że gnostycyzm ma korzenie wywodzące się z judaizmu. I zarówno mamy też do czynienia z gnozą chrześcijańską, ale w tym takim swoim ortodoksyjnym odczytaniu zarówno judaizm, jak i chrześcijaństwo gnostyckie nie są. Mówią nam o tym Bogu, stworzycielu tego świata, jako o Bogu dobrym. I Pan w jednym ze swoich wykładów mówi o tym, że gnostycy dokonywali heretyckiego odczytania Biblii. Innego niż właśnie te ortodoksyjne nurty. No i tutaj właśnie moje pytanie, co to znaczy heretyckie odczytanie Biblii i czy mógłby Pan podać jakieś przykłady takiegoż? To słowo heretyckie miało sens całkowicie potoczny, bo na przykład mamy stworzenie Adama, czy Adama i Ewy, w zależności od tego, którą wersję stworzenia przyjmujemy z Księgi Rodzaju. No i jak już mówiłem, nie jestem teologiem,
ale bez wątpienia stworzenie człowieka było czymś dobrym. I w dodatku jeszcze, jak mówi pierwsza wersja, na obraz i podobieństwo Boże, no to czegoś chcieć więcej. Natomiast niektórzy gnostycy uważali, że Demiurg, stworzywszy ten świat materialny, tak się zapatrzył w tą wyższą istotę duchową, że chciał stworzyć coś podobnego, na kształt taki. No i wziął to, co miał, czyli ziemię, muł, że się tak brzydko wyrażę, i z tej muł, z tej gliny stworzył człowieka, który nie był zbyt udanym jego dziełem. Czyli można by powiedzieć, że tutaj ta heretyckość, tak to nazwijmy w cudzysłowie, polega na tym, że stworzenie człowieka wcale nie jest wyrazem na przykład miłości Boga do człowieka, tylko jest raczej wyrazem nieudolności Demiurga. No, bądźmy realistami, popatrzmy na swoje ciało, szczególnie z biegiem czasu. Jak jest młody i sprawnie funkcjonuje, to może nam takie opowiastki odpowiadają, a w starszym wieku to widzimy, że coś się Panu Bogu nie udało, jak mówi lud. Po 40 każdy z nas staje się po trosze gnostykiem. Właśnie, a po 50 dopiero i tak dalej. A zatem tutaj aż chciałoby się przywołać takiego współczesnego gnostyka Emila Ciorana, który powiedział, według mnie dowcipnie, ale trzeba mieć poczucie humoru, żeby, prawda, się pośmiać, czytając Ciorana, że Demiurg nie stworzył wcale świata, który jest zły. Stworzył świat, który jest sfuszerowany. No i rzeczywiście, jak patrzymy się na niektóre elementy, to nie zachwycamy się nad mechanizmami ewolucji, jak współcześni biolodzy, tylko pytamy się, do diabła, dlaczego to jest tak zrobione? Dlaczego to nie zostało zrobione przez jakiegoś lepszego inżyniera, który by takiej biologicznej fuszerki nie dokonał? Oczywiście podejście ewolucyjne, takie współczesne zupełnie, mówi, że ewolucja to jest, jak stwierdził to Dawkins, ślepy zegarmistrz, który łata to, co ma. Dawkins nie był gnostykiem, nie jest gnostykiem, Dawkins jeszcze żyje, ale sformułowanie ślepy zegarmistrz jest tak do krwi, do szpiku kości cioranowskie, że mi się bardzo podoba. Proszę sobie wyobrazić ślepego zegarmistrza, który próbuje coś naprawić albo co gorsza zbudować. Ja wiem, że możemy sobie wyobrazić tą postać jako takiego, który tak wyostrzył wszystkie inne swoje zmysły, że jego dzieło jest prawie doskonałe, ale jednak jest ślepy. Brakuje bardzo ważnego kanału informacji. I być może jemu się może wydawać piękne, a my popatrzymy na ten zegar, który on stworzył i widzimy, że on działa, wskazuje czas, ale wygląda koszmarnie. I czasami tak bywa po prostu z człowiekiem. Istotą tej heretyckości jest po prostu całkowicie inna postawa wobec tego świata. Bo i dla judaizmu, i dla Greków, nie, tych dwóch filarów naszej kultury, świat jest ostatecznie fundamentalnie dobry. A dla gnostyków nie. W skrajnym przypadku takim cioranowskim jest po prostu sfuszerowany. Spotkałem się, już nie pamiętam, u którego z autorów piszących o gnostycyzmie, albo też u Kurta Rudolfa, albo w jednym z opracowań księdza Wincentego Myszora, też z takim ciekawym spojrzeniem gnostyckim na ten podstawowy dla chrześcijaństwa mit z Księgi Rodzaju, czyli na węża oferującego człowiekowi owoc z drzewa poznania dobra i zła. I o ile oczywiście dla chrześcijan, to jest ten grzech pierworodny, skosztowanie z tego drzewa, niektórzy gnostycy zadawali sobie pytanie, dlaczego wiedza, dlaczego poznanie tego, co jest dobre i złe, miałoby być grzechem, prawda? I uważali, że to właśnie ten Bóg, Jehowa, Jahwe, utrzymywał człowieka w nieświadomości, a wąż jest tym wysłannikiem tego dobrego Boga, który przynosi prawdę i wiedzę. Każdy, kto myśli, czytając Księgę Rodzaju, już jest gnostykiem. Bo jak dobrze wiadomo, żeby być pobożnym człowiekiem, to myślenie czasami trzeba wyłączyć. I gnostycy po prostu myśleli. To tak
jest ich bardzo ważny element, dlatego jak na nich psioczył święty Ireneusz, że oni codziennie wymyślają jakąś nową koncepcję. No tak działa intelekt, prawda? No, cały czas mnożą się koncepcje, żeby coś wytłumaczyć. No, a Księga Rodzaju jest idealnym materiałem do tego, żeby tam czytać między wierszami. Bo mamy na przykład sytuację, to nie wiem, być może jakiś gnostyk to wymyślił, bo skoro wszystko wymyślili, to też, tylko nie pamiętam, czy bym to gdzieś spotkał w jakichś tekstach. No bo jest sytuacja taka. Mamy drzewo, na którym wisi to przysłowiowe jabłko. Mamy Ewę, mamy Adama, mamy węża. No i jeszcze Bóg też spacerował czasami po ogrodzie. Ale w tym momencie akurat Boga nie było. Dobrze. To są grube, zmysłowe wyobrażenia, ale twórzmy sobie taki obraz tego. Także to jest dosyć dziwna interpretacja, którą w tej chwili podam. No to weźmy od tej dwójki, jak? Jest wąż oplatający to drzewo i podający jabłko Ewie i mówiący te rzeczy, które mają ją skłonić do tego, żeby ona spróbowała. No i Ewa spróbowała. No i teraz stawia się oczywiste pytanie. Czy ona nie wiedziała, że nie wolno tego robić? I czytamy tą Biblię. A Księgę Rodzaju zgłębiamy. No i widzimy, że Bóg powiedział Adamowi, że nie wolno spożywać owocu z tego drzewa. Nie powtórzył tego Ewie. A zatem Ewa tego nie słyszała. Mogła to słyszeć od Adama. No ale tutaj będę sarkastyczny. Jaka Ewka tak Adasiowi swojemu tak do końca wierzy, prawda, i się go słucha? Raczej nie. A zatem w tym momencie ona była nieświadoma. O, tutaj mamy całą psychologię głębi w tle, prawda? Ewa, element żeński, nieświadomy element męski, anima i tak dalej. Można by tutaj iść tysiące kilometrów w tym kierunku, ale sobie tylko tak dowcipnie tutaj dywagujemy, bo istotne jest pytanie, a gdzie był Adam? Przecież mógł przybiec i powiedzieć Ewce, nie rób tego, wiesz co to będzie? Wygnanie z raju. Nie zrobił tego. No to się nasuwa takie wyobrażenie potoczne, że gdzieś tam sobie łaził między drzewami daleko. A Ewa sama z wężem, podejrzana scena, nie? No to jakiś trzeci element się pojawia, kuszący w dodatku. To proszę sobie wyobrazić, że słowo, które się pojawia w polskim tłumaczeniu Biblii i pewnie w innych, że Adam był obok. No to obok mogło znaczyć różne rzeczy. Może się był za krzakiem i nie widział tego. Spotkałem wyjaśnienie, że to obok, gdyby zostało tłumaczone dosłownie, to powinno być przełożone łokieć w łokieć. Czyli tutaj stała Ewa, tutaj wąż i łokieć obok stał Adam i nic nie powiedział. A on wiedział, że nie wolno jeść. Dlaczego? Tak sobie dowcipkuję w tej chwili, prawda? Podając taką jakąś, w cudzysłowie, heretycką interpretację pewnego fragmentu Księgi Rodzaju, żeby zobaczyć, że jak puścimy sobie wodze wyobraźni, co robili gnostycy, to z tym tekstem można zrobić najróżniejsze rzeczy. Tak? Nawet wyobrazić sobie to, że no to w takim razie, to kto był winny? Postawmy pytanie. Czy Ewa, czy Adam? No tradycyjnie to się nie mówi, że Ewa. I obciąża się, i potem taka słynna pani śpiewała, to nie ja jestem Ewą i tak dalej. Ale Adam był tuż, tuż obok niej i nic nie powiedział. No dlaczego? Co ciekawe, zdaje się, że gnostycy też mieli zupełnie inne podejście w ogóle do kobiet, inne niż Kościół ortodoksyjny, niż Kościół rzymski, prawda? Zarówno w takim chyba wymiarze społecznym, jak i docenianie tej tak zwanej energii żeńskiej. Na przykład w języku polskim jest piękny tekścik o Fibionitach w książeczce Eliadego, bodajże Mody kulturowe, i można sobie tam poczytać o ich praktykach seksualnych. Tak? No bo było takie podejście, że żeby się wyzwolić z tego świata, mamy dwie ścieżki. Albo ścieżkę przesadnego trzymania się prawa, albo ścieżkę całkowitego wyłamania się spod prawa, czyli
całkowitej anomii, że się tak wyrażę. No i w tym celu czuć się lepiej nadaje, jak na przykład seks. Różnego rodzaju praktyki seksualne, które, jak wiemy, zarazem budzą w człowieku ogromne energie. No i też były takie właśnie sekty. Także gnostycy zapewne próbowali wszystkiego. Od modłów, prawda, aż po jakieś praktyki seksualne. Wszystko po to, żeby uzyskać tą energię do wyzwolenia się z tegoż świata. No to jest też właśnie bardzo ciekawy wątek, że prawda, gnoza, chociaż ma jeden trzon ideowy, to przyjmowała tak skrajnie różne od siebie etycznie postawy, bo jest to właśnie gnoza libertyńska, zdaje się, że to Karpokrates chyba w starożytności był takim głównym przedstawicielem, czyli teraz oczywiście trudno do tego dotrzeć, no ale byli oni oskarżani o orgie seksualne, o to, że bardzo luźne tryb życia prowadzili, a z drugiej strony jest tak ten gnostycyzm wywodzący się, zdaje się, od Bazylidesa albo Walentyna, czyli ten ascetyczny, który z kolei mówił, że skoro ten świat jest zły i materia jest zła, więc nie pomnażajmy tej materii, a seks służy właśnie do tego, żeby materię pomnażać. Co oni uciekali w taką ascezę. Jest pewien rodzaj seksu, który nie służy reprodukcji. I można nawet współcześnie spotkać gnostyków, którzy mówią, że no, the best jest seks homoseksualny. Nie jest to moje stanowisko, no, ale są takie poglądy. A dlaczego wielość? Ja tutaj może utworzę pewną paralelę ze współczesnością. W wieku XIX pojawiła się współczesna nauka o duszy, psychologia. W różnych też bardzo postaciach. No, począwszy od psychofizyki, prawda, poprzez psychoanalizę Freuda, a w wieku XX to namnożyło się tego już na dziesiątki i setki rozmaitych nurtów. I ktoś mógłby się zapytać, no skoro dusza człowieka jest jedna, to dlaczego jest tyle psychologii? Szczególnie nurtów psychoterapeutycznych, czyli sposoby pracy z tą duszą. No bo powiedzmy, akademicka psychologia poznawcza, no to mniej więcej tutaj mamy jedną dziedzinę wiedzy i nie ma jakichś różnic. No ale jeżeli chcemy iść do terapeuty, no to mamy takiego. Do wyboru, do koloru, albo w ogóle czysty eklektyzm. No właśnie dlatego, że taka jest dusza ludzka, wieloraka. A więc ten świat obrazów jest nieskończony i właściwie to mówili bardzo różni przedstawiciele psychologii, na przykład William James też, czy Carl Gustav Jung. Mniej więcej streszczając ich stanowisko jest takie, że jeżeli podchodzimy do indywidualnego człowieka, to powinniśmy zapomnieć o wszelkich koncepcjach, które są natury ogólnej. I powiedzmy jakąś koncepcję, na przykład freudowską. No to jest określona wizja człowieka. Ale jeżeli chcemy praktykować terapię, no to nie powinniśmy być tylko freudystą, tylko jungistą, tylko gestaltystą, tylko kimś innym i tak dalej. Tylko stoimy wobec indywidualnego człowieka. I teoretycznie dla potrzeby każdej terapii powinna być dla tego człowieka stworzona odrębna koncepcja psychologiczna. Dobry terapeuta w pewnym sensie to robi. Tak? Początkujący nakleja na swojego klienta różne schematy, których się nauczył. Z czasem, mam nadzieję, mu to przechodzi. I wyrabia sobie postawa taka, że jest to kontakt dwóch indywidualności. I dlatego właśnie jest wiele nurtów współczesnej psychologii i było wiele nurtów w starożytnej gnozie. Proszę nie zapominać, że także współcześnie były różnego rodzaju pomysły wraz z pojawieniem się na przykład terapii grupowych. O, żeby był taki element gnostycki ze smaczkiem seksualnym czy paraseksualnym, to w latach 60. i 70. szczególnie w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko w Esalen, też w wielu innych miejscach, były bardzo popularne terapie grupowe nago, po to, żeby uwolnić się od wszelkich zahamowań, od konwencji społecznych itd., itd. Można sobie poglądać zdjęcia w internecie. No. I to jest też bardzo popularne. Ja ostatnio słyszałem opowieść o pewnym słynnym polskim psychologu, nie powiem nazwiska, żeby mu nie robić reklamy, który w latach 80. jeszcze coś takiego robił w Polsce. Jest wyjazd grupowy gdzieś w jakieś fajne miejsce
I tam nie było to obowiązkowe, ale zachęcał w czasie sesji grupowej uczestników, żeby pokazać się innym maksymalnie nago, co niektórzy realizowali. No to w ogóle też jest pewien paradoks, prawda, że z jednej strony gnostycy, którzy za tym Bogiem, Stwórcą nie przepadali, nie mieli oporów, żeby pokazywać się tak, jak On ich stworzył, a chrześcijanie, którzy uważają, że to jest dobry Bóg i stworzył ich jako na swój obraz i podobieństwo, tego nagiego ciała trochę się wstydzą. Ale też chyba, bo doszliśmy do ciekawej kwestii, mianowicie grzechu, prawda, bo mam wrażenie, że w gnostycyzmie grzech jest pojmowany inaczej niż w tych nurtach ortodoksyjnych. To znaczy, w nurtach ortodoksyjnych chrześcijaństwa grzech to jest jakaś taka przewina, skaza, to jest coś, czego powinniśmy się wstydzić. A gnostycyzm, mam wrażenie, jest nieco bardziej tolerancyjny w tym sensie, że traktuje człowieka jako no, będącego na pewnym etapie swojego rozwoju. To znaczy, jeżeli ktoś robi nawet coś, co jest może niezgodne z gnostyckim kodeksem etycznym, no to dlatego, że taka jest jego dzisiejsza natura, dlatego, że jest na takim etapie swojego rozwoju karmicznego, można by powiedzieć. Nie wiem, czy istnieje gnostycki kodeks etyczny. No, raczej chyba z tym byłoby krucho. Z tym grzechem, nie wiem, jak mówię, w miarę mojej skromnej wiedzy teologicznej, grzech to jest głównie nieposłuszeństwo woli Boga. A wola Boga oczywiście się manifestuje na różne sposoby, ale jak mówiłem przed chwilą, Adam i Ewa mieli to okazję usłyszeć na żywo od samego Jahwe, który im czegoś zakazał, czyli wyraził swoją wolę. I w tym momencie, według tego, co mówiłem, no to obydwoje wykazali nieposłuszeństwo. I w tym momencie nie był to grzech, tylko to była zasługa. Dzięki temu przecież uzyskali wiedzę, to co jest najważniejsze. W tym momencie rzeczywiście jest może nie tyle grzech, ile przeciwieństwo, czy nie wiem, zasługą, czy czymś takim, dla gnostyków było zdobycie wiedzy. To było najważniejsze. I to jest, są oni w tym momencie w jednym nurcie z tymi wszystkimi innymi, nie wiem, religiami, filozofiami, które twierdzą, że grzechem, jeżeli już używać tego słowa, nie jest nieposłuszeństwo jakiejś istocie boskiej, tylko niewiedza. No i tutaj są w dobrej kompanii razem z buddyzmem, hinduizmem i wieloma innymi nurtami duchowości wschodniej, gdzie również fundamentalna jest niewiedza, nawet z Grekami, prawda? Gdzie Grecy również mówili, że greckie słowo, które tłumaczy się jako grzech, czyli hamartia, to jest dosłownie nietrafienie w cel. Po prostu coś, wyraz pewnego braku, nieumiejętności, nieznajomości czegoś, a nie zawinienie wobec Boga. No, trudno było powiedzieć, że ktoś, jakiś Grek zgrzeszył, znaczy no grzeszyli swoją pychą, prawda, i potem bogowie ich karali. No ale to nie jest to samo, co w judaizmie. Ja w ogóle, nie wiem, jakoś z wielką ostrożnością tą kategorię grzechu gdzieś używam, kiedy mówię o gnostykach. A kogo w ogóle do gnostyków możemy zaliczyć? Bo rzeczywiście no, tę nazwę, termin gnostycyzm przypisuje się do tych nurtów religijnych, które funkcjonowały w starożytności. Ale jest czasami takie pomysły wśród badaczy, żeby termin gnostycyzm rozszerzać, prawda? Na przykład Jerzy Prokopiuk, zdaje się, był zwolennikiem tego, żeby mówiąc o gnozie, mówić też o tych wszystkich innych ruchach późniejszych, które pewne cechy wypełniają. Na przykład wspomniał Pan o buddyzmie chociażby, ale też te europejskie, na przykład Katarzy, alchemicy. Kogo jeszcze w historii? I tak dalej. Właściwie każdego podejrzewano o to, że był gnostykiem. Tak by można powiedzieć. Także warto być podejrzewanym, żeby się zapisać do dobrego klubu. Bo przy pewnym poszerzeniu, a ja czasami poszerzam znacząco, prawda? Dla mnie gnozą jest każdy nurt, nie wiem, filozoficzno-religijno-duchowy, dla którego najważniejsze jest wiedza. Jako czynnik wyzwalający, zbawczy, transformujący, jakby to nazwać. No i w tym momencie rzeczywiście jest tak, że nawet pewne nurty chrześcijaństwa też można by podciągnąć pod to, bo wszędzie gdzieś tą
wiedzę jednak mamy obecną. Bez tego się nie da, jak gdyby zrealizować pewnych postulatów. A zatem, no tutaj nie wiem, czy będziemy się tutaj bawili w wyliczanie, no, na przykład Jakob Böhme, też można by powiedzieć, że był gnostykiem. Tylko, że jak wyliczymy wszystkie znaczące nazwiska, no to rzeczywiście ta gnoza się już tak rozwodni wręcz, że każdy będzie gnostykiem. Ja na swoim wykładzie też powiedziałem, że właściwie na pewnym sensie każdy, nie? Jest gnostykiem, który jest niezadowolony z tego świata, tylko takim początkującym psychikiem. No, czasem zastanawiam się, jak to jest z masonami, bo rzeczywiście tam były jakieś kontakty z różokrzyżowcami, o których się mówi, że to byli gnostycy. I rzeczywiście jest ta litera G, którą niektórzy tłumaczą jako pierwszą literę słowa właśnie gnoza, gnosis. A z drugiej strony przecież no, jest tam w wielkim poważaniu wielki architekt, czyli budowniczy tego świata, wydawałoby się demiurg. To już myślę, że najbardziej adekwatnie będzie z jakimś masonem porozmawiać. Parę osób by się znalazło. Myślę, że chętnych do rozmowy. Sam bym z wielką ochotą takiej rozmowy wysłuchał. Mówi się o gnostykach, że uważają, że świat jest iluzją. Co to znaczy, że świat jest iluzją? I czy rzeczywiście gnostycy tak uważają? Świat jest iluzją, czyli mają, jak to mówili Hindusi. Tylko, że nawet w hinduizmie ten termin Maja odnosi się do działalności magika, który wytwarza bardzo realne złudzenie. Także nawet jeżeli by mówić, że gnostycy mieli taki stosunek i ten świat, który byłby iluzją, to byłby świat materialny, to jednak zgódźmy się co do tego, że jest to bardzo realne złudzenie. Tak bym to określił, bo iluzja, złudzenie nam się kojarzy z czymś takim, jak, prawda, dym w powietrzu się rozwiewającym. Czasami są iluzje, które są bardzo, bardzo realne. I żeby dopiero odkryć, że one są iluzyjne, że się tak wyrażę, trzeba znaleźć coś jeszcze bardziej realnego. I doświadczyć, mówiąc tak trochę podniośle, świata ducha. Odpowiem na to pytanie, przytaczając pewną anegdotę. Chodzi o hinduskiego świętego Ramakrishnę, do którego kiedyś zgłosił się pewien Anglik, oczywiście ateista i materialista, i postawił mu pytanie, no to jak to jest z tymi bogami? Przecież bogowie nie istnieją, ich w ogóle nie widać, a ty twierdzisz, że widzisz różnych bogów. Co to znaczy w ogóle, nie? Takie typowe ateistyczne gadka. I Ramakrishna miał wtedy odpowiedzieć: ja ich widzę bardziej konkretnie niż ciebie. Zakładając, że Ramakrishna wiedział, co mówi, to mamy wyraz właśnie tego, że pewne doświadczenie natury duchowej może być bardziej realne niż świat materialny, który oczywiście wtedy się nie rozpływa w obłoku dymu, dalej istnieje, ale zmienia się jego znak, jak gdyby dla nas. Bo jeżeli jesteśmy chylikami, to ten znak jest całkowicie pozytywny. Istnieje tylko materia, tylko plus. Dla psychika materia to już jest plus i minus. A dla pneumatyka materia to już jest tylko minus. Jest coś, na co nie należy zwracać uwagi, bo jest coś o wiele ważniejszego. To jest tak jak z naszym życiem, prawda? Jeżeli mieliśmy 5 lat i mieliśmy piękny samochodzik, to on był dla nas najważniejszy. I jeżeli ktoś nam go uszkodził, no to był koniec świata. W tej chwili, jak sobie to przypominamy, no to widzimy, że ten samochodzik, no to był tylko kawałek metalu. I już nie przywiązujemy do tego wagi, już dajemy temu znak minus. Ja wiem, słuchają mnie w tej chwili panowie, ale jak sobie kupię porządny wóz, duży samochodzik, ktoś mi go zarysuje. No właśnie, chylicy są na świecie. Mają 40 lat, mają porządny samochodzik, a dalej w środku są 5-letnimi materialistami.
Wracając do tego pytania, które rozpocząłem, może niektórzy nasi widzowie, słuchacze i słuchaczki domyślą się już, w którą stronę zmierzamy poniekąd, no, ale właśnie gnoza z tą swoją gnostycyzm, z tą swoją rozbudowaną mitologią i z tym właśnie przekonaniem, że nasz świat jest iluzją, że jesteśmy w tej iluzji w jakimś sensie zatopieni, uwięzieni, no wydaje się być dość ciekawym materiałem do twórczości artystycznej. Czy jesteśmy w stanie wskazać takie dzieła kultury, popkultury, które w jakimś stopniu do gnostycyzmu się odnoszą i z niego czerpią? No, od 20 ponad lat mamy ulubiony przykład, czyli film Matrix, szczególnie pierwsze trzy części. Pamiętam, że pierwszą rozmowę na ten temat miałem jeszcze z Jerzym Prokopiukiem w 1999 roku, czyli wtedy, kiedy w Polsce ten film się pojawił, gdzie na konferencji o nieświadomości w Ciążeniu pod Poznaniem, zamiast siedzieć na nudnych wykładach czasami, pojechaliśmy w czwórkę, bo jeszcze dwóch młodych ludzi z nami było, żeby gdzieś pojeździć po okolicy i coś zobaczyć ciekawego. I w pewnym momencie właśnie w ramach luźnych rozmów mówiliśmy o gnozie, no i wtedy aktualny był film Matrix. No i oczywiście jest to absolutnie gnostycki film, który pokazuje wszystkie elementy, łącznie z takim elementem odkrywania swojego przeznaczenia. O tym jeszcze nie mówiliśmy. Neo, który żyje w świecie materialnym, czyli stworzonym, prawda, komputerowo w tym momencie, musi dopiero na drodze dosyć niezwykłych doświadczeń odkryć, że jest tym jedynym. No, nie będę opowiadał treści, bo to wszyscy znają. Chciałem przypomnieć tylko ten pierwszy, ale już jednocześnie niesamowicie gnostycki moment. Bo jak się mówi o gnozie, to niektórzy może myślą, jakaś tajemna wiedza, jakieś niezwykłe rzeczy, lata praktyki, Bóg wie co jeszcze. I to nie wiadomo jaki Bóg jeszcze w dodatku. Ale jest w pierwszej części ta scena z dwoma pastelkami. Tak? I Neo wtedy jeszcze jest nieświadomy tego, kim jest. Jest to najwyżej psychikiem, jeżeli odwołamy się do tych kategorii gnostyckich. I już musi podjąć decyzję. A skąd on wie, że podejmie dobrą decyzję? Ale coś w nim już takiego się zadziało, że zamiast tej niebieskiej tabletki, pigułki, wziął czerwoną, która pomogła mu wyzwolić się ze świata Matrixa. I co to było? No to właśnie te pierwsze przebłyski świadomości gnostyckiej. Tak? My zawsze gdzieś to mamy w sobie. Tylko trzeba stanąć wobec jakiejś sytuacji, gdzie na przykład wybierzemy. A co to jest wybór? No to jest akt wolności. Czyli w tym momencie Neo stał się już gnostykiem. I owszem, potem musiało nastąpić jeszcze wiele, wiele perypetii i tak dalej, ale już w tym momencie, kiedy on połknął czerwoną pigułkę, już ten pierwszy, najważniejszy krok, jak mówi chińskie przysłowie, został uczyniony. No bo gdyby wziął niebieską, to film się powinien skończyć. Ja wiem, to porządny hollywoodzki film, musiały być dalsze części. No to wziął czerwoną. No ale niezależnie od tego, mamy do czynienia właśnie z aktem decyzji, który jest aktem wolności. W swojej książeczce Religia Gnozy Hans Jonas na samym końcu dodaje taki apendyks, gdzie porównuje filozofię egzystencjalną, między innymi Martina Heideggera, z gnozą. I cały ten nowożytny nurt egzystencjalizmu aż od Pascala, że to jest ta sama duchowość, jak ja to nazywam. Zresztą Heidegger oczywiście nie przyznałby się, że jest gnostykiem, ale są te elementy obecne. A co mówi egzystencjalizm? Moim aktem wolności jest akt mojej decyzji. Wtedy stwarzam siebie. Cała wiedza gnostycka ma służyć tylko temu, żeby być wolnym. Wolnym od czego? O, mi się przypomniało piękne określenie gnostyckie. Od przyczepów duszy. Dzisiaj mamy cały język psychologiczny, psychiatryczny, żeby te przyczepy jakoś ponazywać.
ale najważniejsze jest, żeby się od nich uwolnić. I w tym momencie, że jesteśmy wolni, to możemy wyzwolić się z rozmaitych stanów wewnętrznych. William James nie był gnostykiem też, ale sam kiedyś dokonał takiego wspaniałego aktu autoterapeutycznego, kiedy w wieku około 28 lat popadł w depresję. I depresję, którą wywołał obraz osobnika chorego psychicznie w pewnym szpitalu, który odwiedził. Wydobył się, czytając oczywiście różne książki, między innymi eseje pewnego francuskiego filozofa na temat wolności. I to go pobudziło do rozmyślań na temat tego, co to znaczy być wolnym. I stwierdził piękną rzecz, bo powiedział: pierwszym aktem mojej wolności będzie uznanie tego, że jestem wolny. To jest akt autokreacji. Wolności nikt nie może mi dać. Wolność nie może mi być dana jako część mojej natury, od Boga czy kogoś. Wolność to jest autokreacja. Ja aktem swojej wolnej woli uznaję, że jestem wolny. I wtedy, prawda, mogę się wyzwolić. I ja taki akt autokreacji widzę w tym geście Neo w Matrixie. Że on w tym momencie właśnie stwierdził, że tak, jestem wolny. Bo pamiętamy inną moją ulubioną postać z Matrixa, mianowicie Cyphera, który w rozmowie z agentem Smithem, jedząc soczystego steka, stwierdził: no ja wiem, że to są tylko cyferki, ale ja chcę zostać w tym świecie stworzonym przez cyferki. I jak się popatrzymy dookoła, większość ludzi chce zostać w świecie tworzonym przez cyferki. I to jest ten świat tworzony przez nas społecznie. Agnostyk tworzy sam siebie. I w ten sposób wychodzi poza rzeczywistość opartą na konformizmie i stworzoną przez reguły społeczne, a w tej chwili jeszcze mamy do tego coraz bardziej rozwijającą się technologię. Na przykład połączenie dotychczasowego wpływu społecznego z wysoką technologią, czyli system, jak to jest w Chinach, social credit system. Jeżeli nie mam odpowiedniej ilości cyferek, to nie będę mógł nic zrobić. No to jest świat idealnie stworzony przez Demiurga, w którym panuje porządek, ale taki, jaki Demiurg. To, co Demiurg uznaje za porządek. Tak? Demiurg jest takim podrzędnym rodzicem. Co to jest podrzędny rodzic? Czyli 99% rodziców na Ziemi. To jest taki, który uważa, że dobre dziecko to grzeczne dziecko. Co to jest grzeczne dziecko? Grzeczne dziecko to jest takie, które spełnia wolę rodzica, a nie jest sobą. Także nawet w pedagogice możemy sięgnąć gnozy. Odpowiadając na to pytanie, od którego rozpoczęliśmy naszą rozmowę, czym jest gnoza, podsumowując Pana słowa, chciałoby się stwierdzić, że gnoza przenikająca ten świat to po prostu postawa egzystencjalna, w każdej chwili dla każdego dostępna, tylko wystarczy chcieć po nią sięgnąć, postawa wolności, tak? Świadomości i wolności. No tak, my jesteśmy jak Monsieur Jourdain u Moliera. Cały czas mówimy prozą, tylko sobie tego nie uświadamiamy. A zatem warto sobie uświadomić, bo wprawdzie, jak mówią współcześni badacze mózgu, mózg nie służy do myślenia. Ja się z tym zgadzam, prawda? Bo to nie jest tak, żeby te miliony lat ewolucji były nastawione na to, żeby wyprodukować Einsteina. To się jakoś stało przy okazji, ale skoro już ta funkcja się pojawiła, być może całkowicie przypadkowo według współczesnej nauki, to warto z niej skorzystać. Ten świat taki jest, jaki jest, i są na nim piękne elementy. Jeżeli są tam w tym świecie, nie wiem, smaczne potrawy, no to warto ich spróbować. Jeżeli mamy mózg, czyli 1,5 kg najbardziej złożonej materii we wszechświecie, jaką znamy. To jest bardzo ciekawa rzecz, że no, nie ma nic tak równie skomplikowanego i złożonego, jak, prawda, ta nasza wewnętrzna galaktyka neuronów. No i coś się takiego w tym mózgu dzieje, że my możemy poznawać, używać wyobraźni, tworzyć i tak dalej, myśleć. No to gnostycy byli tymi, którzy mówili: odważ się, zrób to.
Nie słuchaj konwencji społecznych, nie słuchaj tego, co ci każe być takim, jakim jesteś, nie słuchaj tego wszystkiego, co ciągniesz za sobą, może jako swego rodzaju karmę i tak dalej, i tak dalej. Głównym przecież motywem współczesnej na przykład psychoterapii, motywem, no tematem, dziesiątki książek się nawet w Polsce ukazują, trauma. Co to jest trauma? To jest coś, czemu ja podlegam, co mnie determinuje z przeszłości. I trzeba się od tego wyzwolić, jeżeli się da oczywiście. I mnóstwo szkół proponuje rozmaite zabiegi, żeby się z traumy, z przeszłości wyzwolić. A w pewnym sensie, no ten świat też jest przeszłością. Rupert Sheldrake, który pisał o polach morficznych, bardzo ciekawy autor, zdefiniował wszechświat jako ewoluujący system nawyków. On rozszerzył pojęcie ewolucji z ewolucji biologicznej na całość rzeczywistości materialnej. Czyli ten świat, który nas otacza, ten świat materialny, jest po prostu tym wszystkim, co było kiedyś. Pamięcią. Wszędzie jest zawarta pamięć przeszłości. Pamięć jest bardzo ważna, ale z drugiej strony też nie wolno całkowicie jej podlegać. Czy to w wymiarze takim terapeutycznym, jeżeli chodzi o traumę, czy w wymiarze społecznym, jeżeli chodzi o swoją własną aktywność i tak dalej. A zatem postawa gnostycka jest wszechobecna u wszystkich ludzi, którzy się po prostu buntują. Tylko, że buntować się łatwo. Na przykład podobno wszyscy ludzie w młodym pokoleniu się buntują. Słynni hipisi w latach 60. się buntowali, pomagając sobie różnymi substancjami, żeby było jeszcze bardziej wesoło. Oczywiście po części im się udało, po części eksperymenty zawiodły, no bo do dobrego buntu, do rewolucyjnej przemiany, co jest potrzebne? Nie tylko entuzjazm i rozwalmy stary świat, jak to było, zamordujmy wszystkich powyżej 30, albo coś w tym stylu. Jeszcze potrzebna jest wiedza. A z rewolucjami społecznymi i wiedzą to było krucho w naszym świecie. Zwykle zabierali się do tego ludzie, którzy nie dysponowali jakimkolwiek, że się tak wyrażę, oględnie zdolnościami mentalnymi. Tylko byli opętani ideą władzy, jak Stalin, dajmy na to. Każdy chciał stworzyć nowe społeczeństwo. I to kusi. Hitler też powiedział, skusił Heideggera. Też ciekawy temat. Niestety czas, którego jesteśmy winiami, goni nas nieubłaganie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Myślę, że udało nam się może w ciekawy sposób uchwycić gnozę. Właśnie nie od tej strony historycznej, tylko od istoty tego, czym gnoza i gnostycyzm są. Także mam nadzieję, że nasi słuchacze, nasze słuchaczki no też tej wiedzy zaczerpnęli trochę więcej i że pan ubogacił ich tą gnostyczną wiedzą dzisiaj. Dziękuję wszystkim, którzy z nami byli. Do usłyszenia. Dziękuję za rozmowę.